Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Stereo na moim kanale i już na początku nie musicie pisać, jak tragicznie wyglądam, bo to jest specjalna stylizacja, a przynajmniej to bardzo poważnie brzmi, po prostu założyłem kaptur na łeb i czapkę. Dzisiaj zrobimy sobie challenge, który miałem w planach od dawna i jest to challenge głupi, którego nie ma na YouTubie, nikt go nie nagrał, nie ma w ogóle opcji, żeby ktoś to nagrał. Tak czy siak, dzisiaj sobie bijemy smoka na ślepo i żeby to zrobić, po prostu założę sobie tą czapkę na okulary, jeszcze okulary dodatkowo zdejmę. I co jest ciekawe, to jest tylko efekt taki wizualny, żebyście wy fajnie to widzieli, bo tak naprawdę ja po prostu wyłączę sobie monitor, więc nie musiałbym tego robić. Hej, słuchajcie, jestem równe 2 godziny przed publikacją tego filmu i tak z czysto punktu wizerunkowego, marketingowego nie powinienem wam tego mówić, ale stwierdziłem, że miałbym nieczyste sumienie i źle bym się czuł, gdybym ten odcinek wrzucił bez informacji. Mianowicie nie mam czasu nagrać innego, a ten wyszedł dosyć miernie w porównaniu do poprzednich odcinków. Był on nagrywany bardzo na szybko, ponieważ w ogóle mnie nie było w domu przez cały dzień, kiedy powinienem go nagrywać. No i po prostu ten odcinek jest nieco słabszy, więc mówię to, żeby mieć czyste sumienie. Nie nagrałem nic lepszego dla was, ale myślę, że i tak jest w miarę w porządku, jest w miarę ciekawe to, co tam robię, więc oglądajcie dalej i obiecuję wam, że za tydzień będzie po prostu ciekawszy film. No. I będziemy sobie bili smoka. Żeby sobie to ułatwić, mam ustawione taktyki, które wam pokażę już w trakcie walki, co je ustawiłem szybko na control, tam 1, 2, 3, 4 i sobie tego smoka zabijemy. Słuchajcie, to jest dopiero trailer prawdziwego challenge'u z tego, jaki bym chciał nagrać, ponieważ mam plan iść sobie na jakąś modniszkę albo jakiegoś zeta z widzami, tyle że muszę jakoś tych widzów sam sobie dobrać i zobaczymy ich reakcję, jak będę kompletnie nie ogarniał i na ślepo bił tam jakąś modla albo jakiegoś zeta albo coś tam innego i myślę, że to żeby być takie śmieszne, więc jeżeli wam się to podoba, zawsze kciuka, ja robię z siebie debila w internecie i bijemy smoka na ślepo i zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie, zapomniałem jeszcze założyć sobie słuchawek. Będę miał oczywiście dźwięk, będę się posługiwał tylko i wyłącznie dźwiękiem. Podgłośnię sobie tę gierę na maksa i myślę, że możemy bić smoka na ślepo. Dobra, to tak, ja sobie zakładam, bo jeszcze nie zakładam czapki. Zaatakuję go, założę czapę. Albo dobra, inaczej, wiecie co, ja zrobię tak. Nałożę sobie na niego myszkę, na to miejsce. Teraz założę czapę, wyłączę mi mikrofon, monitor i kliknę. To jest plan, dobra. Teraz wyłączam monitor, jeszcze muszę wyłączyć podgląd z OBS-a. Trochę mnie to martwi, żeby tylko się wszystko dobrze nagrało. Teraz wyłączam monitor w tym momencie. Dobra, monitor wyłączony, idealnie. I klikam to miejsce. Dobra. Jest walka? Jest walka, mogę klikać, dobra. Okej. O, jest, dobra, walczymy. Ale dziwne. O Boże, jakie to jest głupie, chwila, to jest za głośne. Zrobię sobie to mega głośno. Dobra, i teraz tak, moim celem oczywiście w tym odcinku jest pokonanie smoka. Zdaję sobie sprawę, jak debilnie wyglądam. Tak jeszcze odcinka nie nagrywałem, wam powiem. Ale go tłuka tego smoka chyba. Ja zabiłem go już? Nie, dobra, nie zabiłem go. On idzie mnie bić teraz. Cholera wie, co się dzieje. Dobra, ustawiłem sobie taktykę pod Control 2 z furią i krytycznymi. Na Control 1 mam same krytyczne. Na Control 3 miałem gryzienie. I na Control 4 miałem kamienie. Jakbym nie trafiał. Co tam się dzieje? Ale kogoś tłuką po mordzie. O matko boska, dobra, Control 1 albo Control 3. Control 3, że go pogryź, to może być dobry pomysł. Dobra, i powiem wam szczerze, fajny jest ten challenge, podoba mi się. Trochę głupi, ale śmieszny. Dobra, wziąłem sobie gryzienie. Teraz tak, ja nie mam pojęcia, kogo ja biję, prawdopodobnie smoka, bo nie kliknąłem na nikogo innego. Chciałbym jakoś na niego kliknąć, ale boję się, że jak wezmę myszkę i coś kliknę, to wyłączę nagrywanie, więc tego nie będę robił. Więc bijemy po prostu tego smoka. Dobra, dostał, słyszę, że dostaje. Okej, dostał. I dynia. Dynia? Dyni nie walnąłem. Dobra, dynia nie weszła w takim razie, okej. No ale dajemy chyba radę. Tak się powiem wam szczerze, najbardziej boję się takich okrzyków, jakiegoś padania motyla, czy mojego padnięcia. Jeżeli będzie długo cisza i długo nic, to po prostu zdejmę to i prawdopodobnie zakończyliśmy walkę. Ale kogoś biją po mordzie. W ogóle jeszcze, żeby było ciężej, ma na sobie nurt nie wyekspiony. Co za tym idzie, mam duże zużycie kondycji, więc mi się też tylko ta kondycja skończy. Dajmy sobie kamienie. A już koniec rundy? O dobra, poleciał heal od motyla. Bardzo fajnie. Kruk się rzucił do ataku. Dobra. Lecą kamienie. Wszystkie kamienie trafiły, nawet 6 kamieni poleciało chyba. I jeszcze nie zabiję nikogo. Ciekawe. Dobra, weźmy sobie krytyki. Jest gryzienie, są kamienie. Ma prawdopodobnie zdjętą obronę, więc to możemy mieć krytykami. O, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale czemu nikt nie pada? Jaka długa ta walka się robi? Dobra, jest prawdopodobnie teraz odliczanie do kolejnej tury. Ustawię sobie to. Okej, ktoś zdechł. Ktoś smok padł chyba. To był odgłos zdychania smoka. Nie mamy smoka na polu bitwy. Idziemy bić dalej. Jaszczurki teraz chyba nas atakują.
A teraz ja biję jaszczurki. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje. Dobra, zabiję kogoś. Ej, słuchajcie, jest mega dziwnie. W ogóle się czuję, jakbym, nie wiem, jakbym na ślepo prowadził. No to już dobra, na ślepo prowadzę odcinek, ale. Bardzo dziwne uczucie. Właśnie, jeszcze wyniki konkursu na Krioling będą dzisiaj oczywiście pod koniec tego odcinka. I zaraz zapowiemy jeszcze kolejny konkurs. Mogę wam w sumie teraz powiedzieć, albo po prostu pokażę po nagrywkach w depo, co mam dzisiaj do rozdania. Bo tak szczerze nawet trochę nie pamiętam. Więc możecie pisać niki w komentarzach. Tak za bardzo nie mam co mówić, nie? Bo to jest dziwna... Dziwne to jest dla mnie, bo nie wiem, czy się w kamerze mieszczę, to jest najgorsze. Bo nie mogę komentować gry. Nie mogę komentować gry, mogę tylko ze słuchu komentować. Wiecie, o co chodzi, nie? Bo jak zawsze komentuję sobie grę, no to widzę, co się dzieje na ekranie, mogę to jakoś fajnie opisać. A teraz cały czas mam jeden widok, mam widok czapki na sobie i tylko światełka w tym miejscu. Kogoś walą po mordzie. I to chyba był jaszczurek. Okej, okay, cisza się została. Ja już prawdopodobnie nie mam kondycji. Tak coś mi się wydaje, to już któraś tura. Ja mam ten nurt założony, więc leciał heal. A i chyba w ogóle wygrywamy. Nie będzie chyba źle. Lecą kamienie. I co, koniec walki? Koniec walki chyba, bo nic się więcej nie dzieje. Chcę mieć pewność. Dobra, słuchajcie, to jest chyba koniec walki. Okej, dzień dobry, witam wśród żywych. Najpierw sobie odpalę podgląd, żeby zobaczyć, jak głupio wyglądam. Dobra, wyglądam. Zabiliśmy smoka. Ktoś zdechł? Zaraz zobaczę. Nikt nie umarł. Nie! Kruk zdechł? No nie mówcie, że kruk zdechł. Nie, żyje. Dobra, uciekł. Jezu, już myślałem. A prawie kruka na nas pobili, patrzcie. Smok ubity. Dobra, słuchajcie, no to co? Byłoby za krótko, nie? Lecimy bić dalej. Myślę, że teraz pojedziemy na jakiegoś geomorfa. Chciałbym w ogóle bić większe bossy solo, ale nie daję sobie rady z nimi. Więc myślę, że teraz pójdziemy sobie jeszcze na jakiegoś geomorfa i go też pobijemy. Ile minut odcinka? 8 minut, to jest za krótki odcineczek. Słuchajcie, idziemy się pić dalej. Okej, słuchajcie, jak zawsze szybka przerwa. W tym tygodniu do wygrania jest ta super tarcza zimna, więc żeby ją zgarnąć, napiszcie swój nick w komentarzu, a wyniki losowania na Krioling znajdziecie pod koniec tego filmu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy właśnie przed instancją geomorfa. Żeby było ciężej, wyłączę sobie kruka, który jest damagerem. Geomorf nie jest trudnym bossem, więc powinniśmy sobie poradzić bez problemu. No ale zobaczymy, jak to pójdzie, boję się tylko, żeby nas nie zaatakował grzewiec. To żeby być dosyć tragiczne. Dobra, to zrobimy teraz inaczej. Po prostu najpierw wyłączę sobie podgląd. Muszę to szybko zrobić. W sumie tą pierwszą rundę mogę nawet widzieć, tak szczerze, nic tam ciekawego nie zrobię. Zaatakujmy go i zaraz wszystko sobie odwalimy. Dobra, jest tego, klikamy sobie Ctrl 2, wyłączamy sobie monitor. O, wyłączałem monitor, zdejmę okulary, bo ostatnio nie zdjąłem, wyglądałem jak kompletny cymbał. Teraz będę chociaż trochę mniej jak cymbał wyglądał. Do boju, jestem gotowy, okej. Za głośno to jest, o Boże, zrobię sobie tak te słuchawki. Dobra, poleciały korzonki. Korzonki? Poleciały osy chyba, okej, osy motylma, dobra. I o Jezus, nie wziąłem sobie, nie zmieniłem sobie przeciwnika, biję geomorfa, może być ciężko. Dobra, ale gotówkę konkretnie widzę. Problem z tym, że geomorf jest strasznie pancerny i ja mam mało kondycji. Nie obawiam się, że to może nie wystarczy, żeby go zabić. On jak mam dobre buły w klepie, to będzie ciężko. Czekajcie, no sobie to bardziej, bo trochę widziałem klawiaturę. Dobra, powinno być ok. Teraz tak, tu mam kontrol. Chwila. Kontrol 1, 2, 3. To jest. Działa. To jest gryzienie, to są będą kamienie. Dobra, bierzemy sobie gryzienie. No i niech się dzieje wola nieba. Zobaczymy, co się będzie działo. Bijmy geomorfa. No i całkiem ciekawe. Słuchajcie, naprawdę jestem bardzo podjarany tym, że będziemy sobie kiedyś robili to z jakimiś randomami, którzy nie będą świadomi tego. Może być dosyć ciężko, aby mnie nie zabili. Prawdopodobnie będą coś do mnie pisali na czacie, ja nie do tego widział, więc to już. W kolejnych odcinkach, to jest taki trailer. W ogóle słuchajcie, powiem wam szczerze, mogę tak teraz trochę pogadać, bo tam się nic ciekawego nie dzieje, że ten odcinek jest nagrywany bardzo, bardzo na szybko, ponieważ muszę jechać, ale już jutro, czyli tak naprawdę to jest ostatni odcinek w takim klimacie, już jutro robię opening paczek w ogóle z AliExpress, albo z jakiś tam, nie, z jakich AliExpress, Allegro, dobra, nieważne. Robię opening paczek i będę otwierał, słuchajcie, softboxa przede wszystkim. No jeszcze tam parę rzeczy, ale przede wszystkim softboxa. Czyli jak nie wiecie, to jest softbox, to jest taka wielka lampa, która stoi nade mną i będzie mi świeciła w twarz. Co za tym idzie, jest to ostatni odcinek na tym kanale i w ogóle w mojej historii prawdopodobnie nagrywany bez dobrego oświetlenia. Tak naprawdę ta lampka tutaj, gdzie ona gdzieś tu stoi, się bardzo psuje. I miga mi strasznie, nawet nie wiem, czy jest zapalona, także czekajcie, zerknę sobie, czy jest zapalona, jest zapalona, dobra. Więc ona strasznie miga i jest zepsuta. A soundet będzie dawał bardzo ładne światło, mam nadzieję też, że green screen będzie wtedy lepiej działał. Więc już w kolejnym odcinku, w sobotę, powinniście zobaczyć efekt tego z czym? Soundboxem, dobra. Co się dzieje w bitwie? Skupmy się na bitwie. Ktoś rzuca kamieniami, ktoś dostaje tymi kamieniami, ktoś kogoś gryzie.
Ktoś kopie, ktoś ucieka. Nikt tego nie planował, ale w końcu ktoś umiera. Co się tam dzieje? To już mi strasznie źle, jak takie buły wchodzą. Bo ja tych buł nie rozdaję, bo ja cały czas gryzę. Może rzućmy kamienie. Działa. Rzućmy kamienie. Zbijmy mu trochę obronę temu geomorfowi. Jakiś heal poleciał. Bardzo dobrze, niech motyl healuje. Jesteście bez damagera, to jest najgorsze. Bo ten motyl, ten kruk naprawdę bardzo dużo bił. Ktoś padł, dobra, geomorf chyba nie żyje. Bo ja rzucałem kamieniami cały czas z pierwszego, więc geomorf nie żyje. Czyli wygraliśmy? Poczekamy jeszcze chwilę, może się kolejna runda zacznie. Zaczęła się kolejna runda, dobra. Dziab. Ja już drzewce teraz biję, dobra. Ja już biję tylko drzewce, wygraliśmy. Koniec chyba jest, dobra. Udało się, czekajcie, szybko. O, ogarniamy to. Zakładam okulary. Zakładanie okularów w ten sposób jest zabójcze dla okularów, nie róbcie tak nigdy. Bierzemy sobie podgląd, bierzemy sobie to. Dobra, już zdejmuję. Jest, ja wyglądam jak cymbał. Okej, zabiliśmy. Udało się. Nie mam bladego pojęcia, że to była trudna walka. Z tego co widzę, chyba nie. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam do losowania. Głupi odcinek. Przyznam się wam szczerze, że zaraz wychodzę z mieszkania i chciałem go jak najszybciej nagrać. Więc myślę, że wyszło coś śmiesznego. I mam nadzieję, że wam się podobało. Widzieliście coś, czego ja nie widziałem po raz pierwszy na filmie, więc wow. Zostawcie kciuka, dawajcie pomysły kolejnych challenge, jeżeli jakieś macie. Widzimy się już w sobotę, ewentualnie w czwartek lub piątek. W sensie jutro, bo pojutrze będę nagrywał opening softboxa, chociaż nie wiadomo, czego nie zostawię sobie na poniedziałek. Więc do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem Oskar, siemano. Losowanko, zapraszam. Dzień, 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 dzień. Zaczynamy. Losu. Kogo by tutaj?